Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 19 Ultimate Team, seria Road to Glory. Dzisiaj przed nami odcinek, w którym odbierzemy paczki za... Znaczy, w sumie nie wiadomo czy paczki, ale paczki na pewno za Foot Champions, za Division Rivals, prawdopodobnie monety, bo chciałbym kupić dzisiaj Neymara, czy to mi się uda, czy też nie, okaże się za chwilę. Także życzę wam miłego oglądania, smacznego, jeśli ktoś coś dobrego je. No i prosiłbym o minutę ciszy dla mojego pada złotego, który służył mi przez kilka lat. Niestety podczas ostatniego nocnego grania, kiedy straciłem bramkę samobójczą, przez którą spadłem na drugiej ligi w 93 minucie, pad mi się wyślizgnął, no i zakończył swój żywot, także rip pad, poproszę w komentarzu. Mam nadzieję, że go będziecie dobrze wspominać. Nowy padzik kupiony, myślę, że jak raz na 5 lat takiego śliskiego pada miałem, to nic się nie stanie. Przejdźmy do odcinka. Tak jak wam powiedziałem, jeśli chodzi o nagrody za Division Rivals, 61 tysięcy monet wędruje na moje konto. Teraz jak już kupię sobie Neymara, to częściej będę brał też paczki, bo będę chciał właśnie troszkę więcej sobie potwierać. Mamy 341 tysięcy w tym momencie i odbieramy nagrody oczywiście, ale zanim to zrobimy, chociaż tutaj jeszcze, dobra, możemy to potwierdzić. Zanim odbiorę te player piki, odłóżmy to na później. 371 tysięcy. Mam, zróbmy sobie przewidywanie, jak zwykle. Zobaczmy na drużynę tygodnia. Dajcie znać, co wy w ogóle trafiliście ciekawego. Ja pograłem sobie do Golda 3. Miałem jeszcze szansę na Golda 2, ale już nie chciałem grać, bo stwierdziłem, że to już nie ma sensu. Jak Golda 1 już nie będę mógł wbić. Widzieliście pewnie na live, także ci, którzy byli, to serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj stawiam na 84 overall, czyli to będzie ten pan Paul Lopez. Po raz pierwszy, po raz drugi może ten Hugo Mayo. Myślę, że to będzie odpowiedni traf dla mnie, jeden albo ten drugi. No ale więcej niż 84, jak będzie, to się zdziwię. A gdyby tak było, to pewnie Dante, który jest niegrywalny totalnie. No ale zobaczymy. Oczywiście dwa player piki do wyboru. Wybieram pierwszy, ten po prawej stronie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest De Rossi i jest Dante. Mówiłem wam, 85. Ale dobra, ja wezmę De Rossiego, bo naprawdę ta karta wygląda spoko. Zobaczmy. Wytrzymałość 75, ajajaj, tutaj troszkę minus, ale siła strzału 87, fajne strzały, fajne przechwyty, krycie, to na pewno. Czy on będzie w moim składzie? Ciężko mi też powiedzieć, no zobaczymy, weźmy 85 i wydaje mi się, że teraz dostanę jakiegoś 83, bo wątpię, żeby później było coś jeszcze lepszego. Tak jest, 83, ale mamy tutaj Ben Arfę. Czy hatem Ben Arfa pojawi się teraz w moim składzie, jako zmiennik może byłby fajny. Przecież jest jeszcze tutaj Ljajć, no ale zmienników mam w sumie lepszych. Wiecie co, Ben Arfą chyba... Kurczę, sam nie wiem. Dobra, niech to będzie Ben Arfa, no lubię tego gościa, więc... Dlaczego by nie, mamy tych dwóch panów, aczkolwiek wydaje mi się, że pójdą na przepalenie. Otwórzmy sobie jeszcze paczki, tradycyjnie zobaczmy co będzie w środku. Paczka rzadkich zawodników, 12 zawodników, dawno nie było walkoutu. Czy teraz będzie? Niestety nie. Tutaj sobie troszkę tylko ściszę. Ekrany mamy oczywiście. Kto będzie w środku? Holandia, SO, Ajax. No i to będzie De Ligt. De Ligt. Nie wiem po ile teraz te karty są, dlatego wszystkich sobie tutaj wrzucę. Oczywiście na spokojnie, żeby ich później móc sprzedać. Jest jeszcze Opara. Muriel może być teraz troszkę więcej wart, bo to jest Kolumbijczyk i ludzie pewnie jeszcze kupują właśnie Kolumbijczyków. Zobaczmy dalej. Jak to się prezentuje? I walkoutu nie ma, niestety. Nie ma walkoutu, nie ma ekranów, więc ja to pomijam. HPD, chyba tam było Wybrzeże Kości Słoniowej. Z tego co widziałem, dobrze mówię? Tak, WKS. No i dobra, tych panów sobie zabieram w takim razie. I ostatnia paczka, zobaczmy co będzie w środku. Serio, dawno nie było walkoutu, no. I tutaj też nie ma. No cóż. I ekranów również nie, więc ja sobie to pomijam, sprzedaję wszystko co będzie w środku i zaraz powinien pojawić się Neymar w moim składzie, tak jest przynajmniej plusik tego. Czas przywitać Neymara w moim składzie, 371 tysięcy, taka jest aktualnie najniższa możliwa cena, jeśli chodzi o Neymara właśnie na rynku, na PlayStation 4, wiem, że na Xboxie jest taniej, o teraz nawet pojawił za 370, także tak to się prezentuje, czas umieścić go w moim składzie i trochę to wszystko przebudować.
I tak aktualnie prezentuje się mój cały skład. Oczywiście teraz czas na kolejne zmiany, jeśli chodzi o linię pomocy. Będę chciał zrobić sobie też kosztę tego oczywiście Brazylijczyka, który jest do odebrania za wszystkie food swapy, które należy zrobić. No muszę jeszcze strzelić bramkę Murierem albo Quadrado w meczu, który będzie wygrany. Wtedy mam kolejnego food swapa, czyli tego piątego. No i później chyba jeszcze jeden food swap jest w nagrodach za Squad Battles. W ogóle jest na Foodbinie taka fajna strona, gdzie możecie sobie zobaczyć właśnie, jakie są food swapy, za co są właśnie te karty dostępne, do kiedy i tak dalej. Podrzucę wam link po prostu w opisie, dobra? Żebyście mogli sobie zobaczyć, bo naprawdę sam z tego korzystam i to jest kozak opcja, żeby nie zapomnieć o czymś. Także, no cóż, lecimy w takim razie, czas przetestować Neymara. Jeszcze nie mam ustawionych wytycznych i dokładnie tego wszystkiego tak bym chciał, ale chcę po prostu nim pograć. Mamy skład mojego pierwszego przeciwnika dzisiaj. No bardzo fajny, bardzo. No, podoba mi się, serio. Taki dobry ten skład, taki nie za słaby. A to powiem wam, że to będzie piękny debiut Neymara. Z takim składem, jak uda mu się coś strzelić, to będzie sukces. Neymarito, pierwszy strzał na bramkę. Szkoda, że to nie wpadło. To byłaby piękna historia. W sumie teraz zabrzmiałem trochę jak United, którego pozdrawiam w takim razie. Ale coś czuję, że ten zawodnik w moim składzie naprawdę jeszcze tutaj da nam wiele okazji do radości. Ojojoj. Rashford i mamy 1-0. Oczywiście dośrodkowanie, bramka z główki. Ale ta karta ładnie wygląda. No nie, dobij to. Tak jest, Mbappé, niezawodny, 1-1, ale to co mnie cieszy, to to, że Emre Can w końcu trafił z pierwszej piłki w bramkę, co nieczęsto mu się zdarza. No nie, próbowałem go zatrzymać, próbowałem idealnie tam wejść, Zapata strzela, czyli koleś też robi to wyzwanie, no póki co mi się to nie udaje. Ajajaj, dobra, czas na zmiany, czas wprowadzić super zmienników. Neymara przesuniemy może jeszcze na atak, albo wiecie co, Neymara na razie zdajmy, niech wejdzie Quadrado, no musi być dwóch Kolumbijczyków z przodu, jak już coś wpadnie, to przynajmniej tyle. Już ostatnia sytuacja w tej części spotkania, czy w sumie w tym meczu nawet. To już będzie końcówka. Aj, złe to podanie, próbowałem jeszcze podać, ale nic z tego, no i będzie porażka, 2-1, po naprawdę fajnym meczu. Niestety nie udało się znów wykonać tego wyzwania, ale powiem wam, że jestem zadowolony z tego, jak mi się grało Neymarem, to przede wszystkim nie było łatwo przejść obronę mojego przeciwnika. No skład miał bardzo dobry, ale wiecie co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że grając z takimi składami gram jak równy z równym, mając skład o wiele gorszy, więc tylko czekać na upgrade'y znowu i będzie coraz lepiej. Zobaczmy w takim razie na skład mojego drugiego przeciwnika. 4-1-4-1 formacja, no dwie ikony, Mbappé, do Lukaku na środku obrony? Chyba, że go będzie zmieniał, bo jestem ciekaw, jak on by grał tutaj w ogóle. No nie, ależ by to była akcja w wykonaniu Neymara, to co robi Neymar i Mbappé. Jak tylko dobrze jeszcze wyczuje Neymara, to serio, to może być piękne. Aj, Kylian Mbappé zakręcił. Ja wiem, że może ostatnio te wyniki są trochę słabsze, jeśli chodzi o moją grę, ale gra mi się nimi coraz lepiej, więc myślę, że to jest kwestia wyczucia tego składu troszkę na nowo i będzie super. O to chodzi, pierwsza bramka Neymara w drugim meczu i mamy już ładny strzał techniczny, wykończenie obok słupka, to co właśnie jest ważne u niego, to nieważne. Nie ma znaczenia, czy prawa, czy lewa noga, bo 5 gwiazdek słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek. Serio, karta bardzo dobra i wydaje mi się, że do końca gry będzie w moim składzie. Tak jest, Muriel! 2-0! W końcu zaczyna to działać coraz lepiej. Ajajaj, taka ładna akcja w wykonaniu Neymara. Szkoda, że nie zakończona strzałem jeszcze, bo to byłoby super. Oj, to może być bramka. Pomylił się Hernandez. W sumie dla mnie to dobrze.
że tak naprawdę mamy ostatnie minuty tego spotkania i wydaje mi się, że tutaj już nic złego się nie stanie i powinienem wygrać ten mecz i w końcu ukończyć to zadanie ze strzelaniem Kolumbijczykami i grać już normalnie sobie moim całym składem. Ojojoj, ładnie to chciał zrobić kolega szanowny, szanuję. O, aha, no i wpadło, na 2 do 1. Minuta do końca, no to trzeba się bronić. Koniec tego spotkania i nawet nie wiecie, jak mi ulżyło, bo troszkę ciężej mi się grało, kiedy musiałem grać Murielem, Cuadrado, a teraz może grać Hulk, może grać też inny napastnik, normalnie, tak jak to powinno wyglądać. Mbappé, man of the match. Z przyjemnością odbiorę tą kartę. Wymiana fut. Ach, pięknie, naprawdę pięknie. Pajerec, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem jego nazwisko. Co my tutaj jeszcze mamy? No już żadnych fut swapów nie ma, ale pokażę wam, gdzie są. Gdyby ktoś nie wiedział, to od razu będziecie mieli info ode mnie. Słuchajcie, zaraz zobaczmy sobie tylko na Squad Battles. Tutaj trzeba wejść w twoja pozycja. Jak widzicie, jeśli utrzymacie rangę, przynajmniej srebro 3, tak dobrze mówię, to macie jedną sztukę właśnie karty Footswap, więc jeśli ktoś potrzebuje wszystkich 14, pamiętajcie o tym, żeby to zrobić, żeby się utrzymać właśnie w tej randze. Nie wiem, ile tutaj będzie potrzebne punktów na koniec, żeby w tej randze srebro się utrzymać. Myślę, że około 10 do 12 tysięcy. Ja za jedno spotkanie dostałem 2400 i tutaj jeszcze mamy kolejny meczyk, który wyszedłem po prostu z FIFA, więc jego nawet nie liczcie. Więc o, tutaj 2400 za wygranie 6 do 1 na poziomie legendarnym. Także tak to u mnie wygląda aktualnie i muszę się tego trzymać i to pilnować, bo wszystkie karty mi są potrzebne. Pytaliście też, gdzie jest Baluta i jest cały czas na ławce rezerwowych. Zastanowię się później tylko, kogo zostawię. Na pewno musi zostać Regioni. Myślę, że w ogóle tych czterech panów może być cały czas na mojej ławce. Najmniej chyba gram teraz Martinezem. Często gram Gervinho, Regionim, no i Baluta. Naprawdę kozak karta. I na koniec dzisiejszego odcinka, jak zawsze, co tydzień zobaczcie na mecze, które czekają nas w zbliżający się weekend. Dajcie znać, które z tych spotkań będziecie oglądali i dlaczego. Myślę, że u mnie to jest odpowiedź prosta. Na pewno z Ligi Hiszpańskiej Real Madryt, jeśli chodzi o Ligę Włoską. Może Milan Lazio, zobaczymy, czy Krzysztof Piątek coś jeszcze dołoży do swojego dorobku strzeleckiego. Jeśli chodzi o Lotto Ekstraklasę i Premier League, dawajcie znać oczywiście, co ciekawego oglądacie. Hitem na pewno jest mecz Liverpoolu z Chelsea, więc no, naprawdę będzie się działo. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dla moich wszystkich pełnoletnich widzów pod spodem w opisie macie link do mojego sponsora kanału, więc sprawdźcie, co ciekawego dla was przygotowali, bo pamiętajcie, że mecze piłki nożnej można obstawiać na efortuna.pl. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Neymarito w moim składzie, a już jutro odcinek kariery Manchesterem United. Oczywiście kolejny, chyba już czwarty z tego, co pamiętam. No i przed nami następne Foot Champions. Dobrego dnia, widzimy się następnym razem już jutro o godzinie 16. Trzymajcie się, na razie i piona!